Dla tych, którzy chcą więcej. M-Bank z pakietem produktów Intensive i Visa zapraszają na podcast. Słychać? Widać? Nagrywa się? To ja, Martyna. Tyle, że w zupełnie nowym wydaniu. Pierwszy mój odcinek. Pierwszy odcinek na YouTubie, pierwszy odcinek podcastu. Haha, jakie emocje! Nigdy nie jest za późno, żeby debiutować. Pamiętajcie, nawet jak się ma 46 lat, tak jak ja właśnie teraz. A o czym będzie dzisiaj? Będzie o wspaniałym słowie, o ciekawości. No, bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła. I właściwie na tym moglibyśmy skończyć. Ale nie skończymy. Ciekawość to nie jest pierwszy stopień do piekła, bo ciekawość to jest pierwszy stopień do wszystkiego. To jest pierwszy stopień do poznawania świata, to jest pierwszy stopień do tego, żeby się rozwijać, żeby doświadczać, żeby zobaczyć, co jest dalej, żeby mieć i doświadczać więcej. To jest właśnie ciekawość. Obserwowaliście kiedyś dzieci? Nawet jak nie macie swoich, obserwujcie cudze. Dziecko to jest istota, która jest ciekawa absolutnie wszystkiego. Dzieciaki są tak ciekawe, że są gotowe włożyć palec w środek ognia, żeby sprawdzić, czy parzy. Oczywiście rodzice próbują powstrzymać dzieci przed robieniem tych doświadczeń, które zdaniem rodziców są niebezpieczne i często rzeczywiście są. Ale rzecz w tym, że dziecko chce doświadczać wszystkimi zmysłami. I to jest cudowne. Tyle, że potem im jesteśmy starsi, tym więcej tych cech tracimy. Tym bardziej tępimy tę naszą ciekawość. Dlaczego? Dlatego, że jak tak ktoś jest ciągle czegoś ciekawy, zadaje za dużo pytań, to robi się niewygodne dla otoczenia. Ale ja pamiętam dokładnie ten moment i ten dzień, kiedy wiedziona ciekawością, absolutnie, po prostu byłam tak cholernie ciekawa, że musiałam uciec z domu. Musiałam zrobić coś na własną rękę. Musiałam zobaczyć, no właśnie, zobaczyć, co jest dalej. I był to taki dzień, kiedy, zresztą wybrałam go bardzo skrupulatnie, było wtedy ogromne zamieszanie u mnie w domu. Wzięłam torbę, skórzaną, beżową torbę, włożyłam do niej wszystkie, wydawało mi się, najpotrzebniejsze wtedy rzeczy. Nie mam pojęcia, dlaczego tam było lusterko i kłąb waty. Jeszcze parę innych drobiazgów. Okej, włożyłam to wszystko do tej torby, rozejrzałam się bardzo uważnie, wyczekałam taką chwilę, kiedy nikt nie zauważy, że wychodzę z domu i tak właśnie zrobiłam. Zeszłam po schodach, potem jeszcze po jednych schodach skręciłam w lewo, rozejrzałam się przy bramie i ruszyłam chodnikiem, krzywym chodnikiem, ciągnąc tę torbę, która była zdecydowanie zbyt ciężka i tak szłam przez siebie, szłam i czułam po prostu narastającą ekscytację i ciekawość i wiedziałam, że robię coś niesamowitego. I obrałam sobie kierunek i to była bliska stacja benzynowa. Ja marzyłam, żeby tam się dostać, bo to wydawało mi się tak ciekawe miejsce, tak fascynujące. Takie miejsce, gdzie przecinają się ścieżki różnych ludzi, gdzie parkowały samochody także na zagranicznych rejestracjach, tiry, które tam przyjeżdżały z wielkiego świata. A mieszkaliśmy wtedy przy trasie wylotowej na Poznań, a dalej na Berlin. Więc to było takie miejsce, gdzie rzeczywiście odbywał się bardzo, bardzo intensywny ruch. I może w całej tej historii nie byłoby nic tak dziwnego, gdyby nie fakt, że ja miałam wtedy 3, może 4 lata. Nikt dokładnie w rodzinie nie pamięta, ale mniej więcej tak. Wyobraźcie sobie 3- bądź 4-latkę, która decyduje, że chce uciec z domu, bo jest tak ciekawa, że postanawia to zrobić na własną rękę. No i właśnie w momencie, kiedy dochodziłam do tej ruchliwej ulicy, na tamte warunki ruchliwej, tej trasy przelotowej, 2 pasy w jedną stronę, 2 pasy w drugą stronę i kiedy już miałam przejść przez jezdnię, usłyszałam stój! I to był głos mojej mamy. Odwróciłam się, zobaczyłam moją mamę. Nie zatrzymałam się, przyspieszyłam kroku, ale zostałam zatrzymana i byłam totalnie rozczarowana faktem, że moja ucieczka z domu i to moje odkrywanie świata mi się nie powiodło. Byłam naprawdę zła. I pomyślałam sobie, że podążanie za tą ciekawością to nie jest zły pomysł na życie, tylko trzeba się do tego lepiej przygotować. I tak postanowiłam zrobić. A taką osobą, która bez wątpienia rozbudzała moją ciekawość wielokrotnie. Była bohaterka dzisiejszego odcinka. Kobieta, która sprawiła, że miałam nie tylko ciekawość, ale i śmiałość, żeby ruszyć w świat i zobaczyć, co jest dalej. Historyczka sztuki, sinolożka, podróżniczka, reżyserka i operatorka filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, tak wielu, że sama nie potrafi ich zliczyć, i programów telewizyjnych, których było ponad 300. Zawdzięczam jej tak wiele, że mówię o niej moja podróżnicza mama. Elżbieta Dzikowska, kobieta, która przemierzała świat, zanim to było modne. Trzy kamery są zapisane. Dasz mi klapsa? Gotowi, Elżbieto, klaps dla ciebie. Jak się czujesz jako gość kanału na YouTubie i podcastu? No, jestem trochę podniecona, tak. To dla mnie nowa przygoda. No właśnie, to ciekawa. Jest, no właśnie, ciekawa, tak? To są takie rzeczy, które z jednej strony wzbudzają nasz niepokój, bo to jest coś nowego, ale z drugiej strony ja jestem podekscytowana nowym wyzwaniem. No, zobaczymy, jak nam pójdzie. Wiesz co? Jest takie powiedzenie, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. I co ty w ogóle o tym myślisz? To jest droga do postępu, droga do wynalazków. Z tego się wywodzi ciekawość. A nasze podróże z czego się wywodzą, moja córeczko? Z ciekawości. Z ciekawości. I ja muszę ci powiedzieć, że kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem i siedziałam przy tym telewizorze Rubin, wiesz, wpatrując się po prostu z nosem przyklejonym do kineskopu, kiedy ty odbywałaś te niesamowite podróże, kiedy realizowałaś filmy i jeździłaś w te wszystkie niesamowite, ciekawe i fascynujące miejsca, to we mnie rodziła się taka ciekawość, co jest dalej, tak? Czy można więcej? Czego można doświadczać? Więc byłaś dla mnie absolutną inspiracją, odkąd pamiętam. Nie wypominając ci twojego wieku, bo wiem, że tego nie lubisz. Moja przyjaciółka mówi, że mam 56, co stale powtarzam, ale się do tego nie przyznaję. Słuchaj, ale rozbudziłaś we mnie niesamowitą ciekawość ale właśnie może do się tego, przyznam jednak. Skończę za chwilę 84. Nie słyszeliście tego? Nie, 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 nie. To się proszę nie wiesz, proszę nie powtarzać. Elżbieta, więc ty rozbudziłaś we mnie ciekawość, tak jak zresztą w milionach Polaków, bo przecież programy, które ty realizowałaś, oglądały miliony Polaków, tak? Można powiedzieć, że cała Polska zasiadała wtedy przed telewizorami, kiedy ty realizowałaś te programy, ale ja pamiętam coś niesamowitego, kiedy cię pierwszy raz spotkałam na żywo, co było oczywiście ekscytujące. Nie wiem, ile lat to temu było. 10? Więcej? Chyba więcej. Chyba więcej. Ale był taki moment, że spojrzałam ci w oczy i zobaczyłam osobę, która ma oczy dziecka. Ta ekscytacja, która w tobie ciągle jest. I zastanawiam się, czy to jest właśnie to, co cię pchało przez całe życie do odkrywania tych najpierw dalekich lądów, a potem tego też, co bliżej w Polsce? Oczywiście. To ciekawość, co jest za horyzontem i co ludzi dzieli i co ludzi łączy. Przede wszystkim, co łączy. Bo przecież piramidy są nie tylko w Egipcie, ale są w Kambodży, ale są w Meksyku, w Peru. Czyli to znaczy, że ludzie mają ten sam intelekt, tak samo się rozwijają, prawda? Chociaż nie mieli ze sobą kontaktu. Ale czy ta ciekawość sprawiła, że dziewczyna, młoda dziewczyna, 16-letnia, wyjechała z Międzyrzeca Podlaskiego na studia do wielkiego świata. Umówmy się, Międzyrzec Podlaski to nie było centrum świata. No, tak? Prowincja, jakby, no, prowincja. Co takiego, Elżbieto, było w tobie? Co sprawiło, że miałaś tę w ogóle odwagę w ten świat ruszyć, wielki świat? No to było oczywiste dla mnie, że muszę się uczyć. A złożyło się, że kierunek, którym wybrałam, to była sinologia, czyli związany z dalekim światem. Ale nie miałaś takiego planu. No tak naprawdę marzyłaś o dziennikarstwie, archeologii, architekturze, i historii, ale się nie udało. Dlatego, że, czy mam o tym powiedzieć? Dlaczego? Wiesz co, najciekawsze dla mnie jest, jak to się stało, że 16-latka w ogóle poszła na studia. I to na takie, bo myślę, że nikt w moim Międzyrzecu Podlaskim nie wiedział, co to jest sinologia. Ale pewnego razu przyjechała dziewczyna, kuzynka kogoś z Międzyrzeca, która studiowała japonistykę i powiedziała mi, że jeszcze jest trudniejszy kierunek na orientalistyce, właśnie sinologia. I pomyślałam, że może tam mnie przyjmą mimo mojej przeszłości politycznej, bo już wtedy miałam przeszłość polityczną, byłam w organizacji antykomunistycznej, siedziałam pół roku w więzieniu. W wieku 15 lat. I w wieku 15 lat poszłam właśnie na zamek lubelski, do więzienia, gdzie Niemcy rozstrzelali mego ojca. I dlatego też nikt nie przypuszczał w mojej rodzinie, że ja się dostanę na studia. I oczywiście pierwsza odpowiedź była nie, tak jak złożyłam papiery, ale postanowiłam wsiąść do pociągu, tak, i pojechałam do Warszawy. Stanęłam, nie byle jakiego pociągu? Nie byle jakiego. Chciałam właśnie użyć to słowo, ale się zastanowiłam, że to będzie cytat. Pozdrawiamy Marylę Rodowicz, jakby co? Tak, tak. I właśnie przekonałam komisję, że trzeba mnie przyjąć, bo na prowincji ja niczego nie osiągnę, a muszę. Dla mnie to było zupełnie naturalne, że ja muszę studiować. Sobie nie wyobrażałam tego, bo byłam ciekawa i wiedzy, i świata właśnie. I po drugim roku studiów profesor chciał mnie wysłać do tych Chin na stypendium na 2 lata, a liści nie udało się właśnie z powodu owego mego więzienia. I po 4. roku, kiedy wyszłam po raz pierwszy za mąż, za Andrzeja Dzikowskiego, pojechałam w podróż poślubną osobno. Ja do Chin na 6 tygodni, a on na brygady żniwne. Tak. Ale to bardzo romantyczna podróż poślubna. I jeszcze w dodatku opowiadał antypaństwowe dowcipy i go wsadzono do paki. Tak, a na szczęście wypuszczono, jak ja miałam wracać, i powitał mnie na lotnisku. No, to takie małżeństwo chyba też, że dawaliście sobie sporo przestrzeni, skoro ty do Chin, a on na te wyjazdy żniwne. Tak, i z drugim mężem, czyli z Tonim Halikiem, również wolność. Łączyła nas również wolność, nie tylko miłość, ale i wolność. To, co niezwykłe, to przez te lata małżeństwa z Tonim Halikiem wy tak naprawdę jeździliście trochę w innych celach. To niego interesowało co innego, a ciebie co innego. Tak, ja kolekcjonowałam sztukę współczesną, ponieważ mam wielu przyjaciół artystów, a jego ta sztuka zupełnie nie interesowała. Ale zgadzał się, żebym ją mieć w domu. Tylko jak kiedyś przyniosłam 2 obrazy Sempolińskiego, które miały dziury z emocji wielkiej artysty, który... Artystyczne dziury. Tak. Powiedziałam, czy mogłabyś kupić przynajmniej bez dziur? Tak, ale wiszą do tej pory i naprawdę to są świetne dzieła. Ty też jesteś osobą taką, która nigdy się nie nudzi. Na początku pandemii, pamiętam, zadzwoniłam do ciebie, zaczęłyśmy rozmawiać, no jak znosimy to, tak, no my podróżniczki, że jesteśmy uwięziona, już miałaś plany, chciałaś jechać tam, okazało się, że nie można. I co robi Elżbieta, tak? Zamiast usiąść właśnie i rozpaczać, że nie może pojechać w podróż, którą sobie zaplanowała, mówi, a wiesz, usiadłam, zaczęłam pisać książkę o naszej podróży przez Stany Zjednoczone, tam wyjęłam notatki. Sięgnęłam do wspomnień. No właśnie, więc... Podróżowałam po wspomnieniach. I zrobiłaś, ładnie powiedziane, podróżowałam po wspomnieniach, to też ładne. Więc napisałaś tę książkę o podróży przez Stany Zjednoczone, z którego to było roku? 1987, 7 miesięcy kamperem przez 24 stany Stanów Zjednoczonych, tropem parków narodowych i rezerwatów. O, i ta książka jest gotowa. Tak? I uwaga, w tym samym czasie, tak, od początku pandemii, Czyli powiedzmy, w ciągu roku napisałaś kolejną książkę, Polska znana i mniej znana, tom szósty. Tak, a ja wtedy, pamiętam, w naszej rozmowie powiedziałam, wiesz Elżbieto, masz rację, to jest wspaniały pomysł, jest ta pandemia, jest więcej czasu, ja też usiądę i napiszę książkę, co taką długo planowałam. Tylko że napisałam jeden rozdział, a ty napisałaś dwie książki, dwie są już wydane. Ale co ty zrobiłaś? Poza tym jesteś najbardziej pracowitą kobietą, jaką znam. Naprawdę. Bo mnie inspirujesz, ja, bo co do ciebie zadzwonię tak. I mam ochotę powiedzieć, że mi się nie chce albo nie mam siły. Tego nie możesz powiedzieć. No właśnie, więc mówię tylko, że mam ochotę, ale słyszę ciebie i słyszę, jakie ty masz plany, jakie ty masz w ogóle kolejne projekty i mówię, nie, Martyna, no nie możesz po prostu dobrze. Tego powiedzieć. To, co mówisz, mnie podnosi tak i zachęca słuchaj, do podróży. Z ciekawości. Co jest za horyzontem? Najpierw cię interesował daleki, bardzo daleki świat. Potem trochę ten bliższy, aż w końcu zainteresowałaś się Polską. Bo to bardzo ciekawy kraj. Ciekawy i piękny. Tak. Teraz jeżdżę z moimi przyjaciółmi z Głowna. Tak. Krzyś Laszkiewicz i Jacek Perzyński. Samochodem. Tak. I na którym napisali ekspedycja Elżbiety Dzikowskiej Polska znana i mniej znana. I ruszamy w różne ciekawe zakątki, a to tropem zamków krzyżackich i ciekawe Krzyś odbył ze mną podróż poślubną z Kasią. Tropem zamków krzyżackich pojechaliśmy. Nie gdzieś tam na plażę pod zakurzoną palmę. I uwielbiam Bieszczady. Właśnie Bieszczady uważam za najpiękniejsze góry na świecie. O! I to mówi kobieta, która zwiedziła prawie cały świat. No, że ale Bieszczady... nie tak jak ty wspinałaś się po Himalajach, ja tylko latałam nad Himalajami. O, dziękuję, też nieźle, wiesz, tak. Jak znam cię z twoich szalonych ekspedycji, jak już jesteśmy przy lataniu, pamiętam taką sytuację, przyjeżdżam do ciebie nie tak dawno temu i pytam, no, czym się teraz zajmujesz? No, znam ciebie z tego, że chcesz właśnie zawsze więcej i dalej. Czym się zajmujesz, Elżbieto? A ty mówisz, robię taki projekt Polska z lotu ptaka. Jak to? W ogóle jak to możliwe? Otóż okazuje się, że jacyś młodzi, zakładam również, znając siebie, przystojni mężczyźni, zabierali cię do motolotni, tak? Dobrze pamiętam? Tak, latałam motolotnią i latałam balonem, z tobą również przecież. Tak, tylko że to był mój pierwszy w życiu lot, a twój 11. Jak pilot potwierdził, bo ja nie liczę ani kilometrów, ani państw, które przebyłam, ani lotów balonem. No i lubię awionetką, ale nie latam po to, żeby latać, tylko po to, żeby z góry robić zdjęcia. Bo jak się zwierzyłam, podróże nie są dla mnie celem. Są środkiem do osiągnięcia celu. Z drugiej strony może to jest tak, że... Ale to zmontuję. Jezus Maria! To już jest 30 minut? Nie, kurier chyba przyszedł z paczką. Halo! Po prostu. Poczekaj, bo mam... No na szczęście zawał. To będziesz montowała. Nie. Chcę tylko powiedzieć, że jesteśmy w moim biurze, tak? To nie jest wynajęte studio, tylko to jest biuro, w którym na co dzień pracuję i... Duże biuro. Duże, ładne, prawda? Mm-hmm. Tak. Ładnie dorobione te stare ściany. Mm-hmm. Trochę udają, tak, bo blok jest nowy. W cudzysłowie, tak, ale to dobrze robi. No. Słuchaj, to ja jeszcze raz wrócę do tego Więcej. Czego? Wszystkiego. Aha, a jak dalej, to gdzie? Najdalej chyba Ziemia Ognista tak była. No i Nordkap przy biegunie północnym niezbyt daleko, ale ja za zimą nie przepadam. Za śniegiem, który tak chwalą, że jest tyle uroku nadaje, zwłaszcza w słońcu, tak. Ale ja wolę jesień kolorową wiosnę, tak, a lato upalne to przeszkadza nam w podróżach, tak jak jest za gorąco. Ale nie zastanawiam się na tym. Bardzo lubię pustynię. Jeżdżę na pustynię fotografować obrazy malowane wiatrem. On naprawdę ma wielką inwencję. No i potem fotografuje, potem z małych powiększam na duże formaty. Znaczy, ja tylko wytłumaczę, że fotografujesz pustynię, fotografujesz błoto, fotografujesz trawę, fotografujesz kawałki skał, powiększasz to rzeczywiście do dużych formatów. Tak, i wtedy one stają się prawie abstrakcyjne, zaświadczając, że abstrakcji nie ma, że wszystko wywodzi się z natury, to ona jest największą artystką, która inspiruje innych artystów i mnie, taką mniejszą artystkę. Też. Fotografia to jest tak, to... jedna z moich pasji. Jedna z, bo tych pasji jest naprawdę wiele. To, co jest też niezwykłe w tobie, to jest to, że ty po prostu nie dość, że się nie cofasz przed niczym, to jesteś wręcz ciekawa różnych nowych rzeczy, nowych rozwiązań, nawet nowych rozwiązań technologicznych, bo kiedyś robiłaś zdjęcia, drukowałaś je na papierze, teraz już je trzymasz w wersji cyfrowej, aparat cyfrowy, komputer, przygotowujesz swoje prezentacje, prelekcje, wiesz, jakie to jest dla ciebie doświadczenie być gościem kanału na YouTubie, gościem podcastu, czyli zupełnie no, dzisiaj za doświadczenie. Jestem troszkę właśnie taka oszołomiona tym projektem. Mam nadzieję, że się uda. Taka ciekawa jestem wszystkiego, ale z techniki nie zawsze korzystam. Nie mam na przykład Facebooka, bo chronię swoją prywatność. Przyjaciół zapraszam do domu. Chciałam cię zaprosić na obiad 20. Dobrze. Na godzinę 13, proszę. Dobrze, to jesteśmy umówione. Tak. Sir David Attenborough, jak założył swoje konto na social mediach, to nie wiem, pobił rekord rekordów w ogóle wszechczasów. 6 milionów chyba obserwujących, nie wiem, w ciągu pierwszych kilku dni. Więc jestem pewna, że jakbyś założyła konto na Instagramie, to po prostu masz przyrost, wiesz, fanów geometryczny. No dobrze, ale musiałabym się tym zajmować, a mnie szkoda czasu. To Elżbieto, gdzie teraz? Co chciałabym zobaczyć? Albanię. Tam też są zabytki, to z różnych okresów, tak? A zawsze była zbyt blisko, żeby do niej dotrzeć. Więc teraz marzę o tym, że jak... Bo wszyscy jadą najpierw tam, gdzie blisko i dostępnie, a ty mówisz dokładnie odwrotnie. A nie, mnie najpierw... kręciło to, co daleko i to, do czego trudno jest dotrzeć, tak. Wiele osób uważa, że żeby, nie wiem, robić, żyć pełnią życia, żeby doświadczać, żeby robić coś właśnie więcej, nie wiem, docierać gdzieś dalej, że trzeba mieć pieniądze, nie wiem, możliwości, odpowiedni moment w życiu, tak? Jakby szukamy sobie czasem wymówek, żeby pewnych rzeczy nie zrobić, a nie szukać możliwości, jak je zrobić. A to, co ty robiłaś przez całe swoje życie, to jest tak naprawdę dowód na to, że można nie mieć tego wszystkiego, a mimo wszystko robić rzeczy niesamowite. Jak ja mam wybór, to wybieram oczywiście lepsze warunki, ale potrafię się dostosować do wszystkiego i nie jest to dla mnie nic strasznego. Mhm. Tak, spałam nie tylko w hamaku, ale na ulicy nawet, na koziej skórce. Prawda, jak nie można było zdobyć miejsca w hotelu. Tego hotelu tam zresztą nie było. Mówię o wysokich Andach w Peru. Także ja się dostosowuję do wszystkich warunków, bo ta ciekawość mnie goni i goni. Pamiętam pierwsza moja podróż, taka prawdziwa, z redakcji Kontynenty, gdzie prowadziłam dział Ameryki Łacińskiej, to był Meksyk. I na 3 miesiące miałam $180. No, dolar miał wtedy trochę inną wartość, to prawda. Ale ja za te 180 $50. Zwiedziłam wszystko, co było do zobaczenia w Meksyku. I kulturę przedkolumbijską, i plemiona właśnie, bo chciałam dotrzeć tam, gdzie nie dotrzeć. A dotarł. A z Tonim później dotarliśmy jako pierwsi Polacy do ostatniej stolicy Inków, Wilkabamby w Peru, tak. Co prawda ktoś ją już przed nami odkrył, o czym dowiedzieliśmy się później. To nieważne, ale byliśmy pierwszymi Polakami i zrobiliśmy pierwsi filmy o tej Wilkabambie. I w tej Wilkabambie byłam w 2017 roku po raz drugi. I już nie było tej magii. Kiedyś trzeba było tam jechać konno przez tydzień i koń mnie zrzucił, w strzemionach mnie ciągnął przez kilkadziesiąt metrów, to nie był przerażony. A teraz to już jeepem, tylko 2 dni. To już kiedyś nie to samo. Trzeba było wycinać drzewa, żeby zrobić zdjęcie, a teraz wszystko jest już ogołocone, zabytki bardzo widoczne, archeolodzy tam pracują. Już nie było tej magii. Masz tę niesamowitą ciekawość, masz chęć zobaczyć, co jest dalej, masz chęć doświadczać więcej, ale w twoim przypadku wybranie akurat podróży to jest taka ciekawość pomimo wszystko, bo uwaga, pewnie niewiele osób o tym wie, nawet niewiele osób się może spodziewać, że Elżbieta Dzikowska ma chorobę morską i to taką naprawdę totalną, masakryczną, jak tak, sama zresztą o tym, żeby nie istnieć. No właśnie, ale co więcej, boisz się latać samolotem, szczególnie źle znosisz turbulencję. To tak, jak to jest i turbulencji się boję, 2 rzeczy na świecie. No to jak to jest możliwe, że ty wybrałaś sobie taką dziedzinę jak podróże właśnie? No bo chciałam, a najważniejsze to jest w życiu chcieć. I jak się chce, to wszystko można, okazuje się, tak. Mhm. Czyli jak nie można, a się chce, to można. Oczywiście. Najważniejsze, żeby chciało się chcieć. Dla mnie jesteś uosobieniem takich słów chce mi się. Chce mi się. Ciągle mi się chce. Jak mnie pytają, czy ja żyję wspomnieniami, tyle pani przeżyła, ma pani o czym myśleć. Ja mówię, ja nie żyję wspomnieniami, ja żyję przyszłością. Najważniejsze jest nie to, co było, choć było fantastyczne, ale to, co jest i to, co będzie. Tak. Słuchaj, mam takie pytanie, które chciałabym zadawać każdemu gościowi w tych poszczególnych odcinkach. Jaka była rzecz, która wydawała się niemożliwa? Ktoś ci powiedział, że jest niemożliwa, a ty jednak to zrobiłaś i to się wydarzyło. Niemożliwe wydało się wzniesienie pomnika Malinowskiego Ernesta na wysokości 4818 metrów na przełęczy Kikio w Peru. Wszyscy mówili, że tylko szaleniec może się tego podjąć. Wymyśliłam to w Polsce, w Warszawie, żeby w Peru najwyżej na świecie wznieść pomnik Ernesta Malinowskiego, ponieważ uważano, że tę kolej zbudował Henry Meigs, Amerykanin. No, a on był tylko tak zwanym sponsorem, prawda? I doprowadziłam do tego pomnika wzniesienia i nikt już teraz nie wątpi w to, kto był autorem kolei transandyjskiej. Więc wrócę tylko jeszcze do tego, że po prostu kiedy miałabym naprawdę taki spadek energetyczny i nie wiedziałabym, co zrobić, nie, to ja wiem, co zrobić. Ja po prostu biorę za telefon, dzwonię do Elżbiety, albo jeszcze lepiej, jadę do ciebie na niedzielny obiad i w ogóle jestem tak naładowana energią i mówię, nie, no w ogóle nawet nie wolno ci narzekać, tak? Nawet nie wolno ci powiedzieć, że ci się czegoś nie chce, bo ta kobieta jest nie do zatrzymania. Bo to nieprawda będzie, nieprawda. Tobie też się stale czegoś chce, stale jesteś wszystkiego ciekawa i to też nas łączy, córeczko. O, to nas łączy. Ale co byś powiedziała ludziom, którym jednak się nie chce? Że im współczuję. Współczuję ludziom, którym się nie chce i zachęcam, żeby mi się chciało, żeby mieli w sobie ciekawość i realizowali swoje marzenia. Trzeba marzyć i starać się te marzenia zrealizować. I tym akcentem, jakże dopełniającym całą tę rozmowę. Premierową. premierową rozmowę. Ale czy mógł być inny, lepszy, bardziej wyjątkowy, niezwykły gość na pierwszą rozmowę? Dziękuję, że mnie tak doceniasz. To przez znajomość. Nie jesteś tu przez znajomość. Jesteś tu dlatego, że nie byłabym tym, kim jestem i nie byłabym tu, gdzie jestem, gdyby nie ty, gdyby nie to, że otworzyłaś te drzwi do wielkiego świata. Nie tylko mi, ale naprawdę milionom Polaków, którzy przekonali się, że można. Że jak się chce, to można. No, gdyby nie fakt, że mam suche oczy, to by łzy poleciały ze wzruszenia. Bardzo ci dziękuję. Bardzo jestem ciekawa. Czekam, już czekam. Nie wątpię, że jesteś ciekawa, Elżbieto. Ty jesteś ciekawa wszystkiego i to jest w tobie najcudowniejsze. Mówiłam, że to jest chodząca ciekawość. Dziękuję ci bardzo. Ja dziękuję i pozdrawiam państwa. Love you, moja kochana. Dziękuję. Dziękuję ci bardzo. To co, 20 w sobotę o 1:00. A coś jest konkretnego wtedy? 19 mam urodziny. A ty na imprezę mnie zapraszasz? Będzie tylko kilka najbliższych osób. Dobrze. Mówimy, które urodziny twoje? No powiemy. 84. 84. Tylko. Tak. 18. Kolejny. Dopiero, tak. Dziękuję ci. Tak. Dla tych, którzy chcą więcej, M-Bank z pakietem produktów Intensive i Visa dziękują za wysłuchanie podcastu.